No i zagrałam też w paru etiudach studenckich, na przykład u Roberta Kowala. Facet teraz pracuje w Stanach. A potem była rola w serialu. Zagrałam w tym, no, tam gdzie gra Dorota. Grałam chorą pacjentkę. Potem niestety musiałam przerwać karierę, bo akurat zeszłam w ciążę. Syn, gratuluję. No, a teraz, kiedy Przemek junior już podrósł, to chciałabym wrócić do aktorstwa. I pan ma jej w tym pomóc. Zainteresowany? Wstępnie oczywiście tak, tak. Tylko mam takie pytanie, bo, czy pani skończyła szkołę, czy jakieś kursy może, więc... Nie, nie musiałam. Po prostu poszłam na pierwszy casting i okazało się, że mam talent. A jak pan? Założył pan agencję PR-ową, ale chyba nie studiował pan w tym kierunku. Nie. A jednak jest pan świetny. Dlaczego? Życie uczy lepiej niż szkoły. Ja też na przykład nie mam dyplomów, a proszę, sukces. I z Marceliną będzie tak samo. Dobrze, pozostaje tylko kwestia mojego honorarium, więc ja myślę, że... Może być? W jakich filmach pani chce zagrać? We wszystkich?